Cześć! Jestem Antek i razem z Julką oprowadzimy Was dzisiaj po naszej szkole. Jeśli szukacie szkoły, która wyróżnia się spośród innych wyglądem i świetną lokalizacją, to jesteście we właściwym miejscu. Nasze liceum położone jest na Pradze Północ w bliskim sąsiedztwie dworca Wileńskiego. Można do nas dojechać drugą linią metra, dzięki temu dojazd na poranne lekcje nie będzie stanowił problemu, a po intensywnym dniu szybko wrócicie na obiad do domu. Budynek. Sami zobaczcie. Prawda, że wygląda nieźle? Duża przestrzeń we wnętrzu gwarantuje, że w czasie przerw nie będzie tłoku. W budynku jest naprawdę widno, a okna sal zlokalizowane są od podwórza, więc nie obawiajcie się hałasu od ulicy Solidarności. Od czasu do czasu na lekcji słychać tylko dobing z boiska, na którym rozgrywane są mecze Ligi Gładka. Właśnie wchodzimy do muzeum. To miejsce tuż przed gabinetem pani dyrektor. Oczekując na wizytę u dyrekcji, choć życzymy ich jak najmniej, możecie zapoznać się z długą i niezwykle bogatą historią naszej szkoły. Wspominaliśmy już, że Władek ma ponad 130 lat. Nasza szkoła posiada kilka specjalistycznych pracowni. Obok pracowni fizycznej czy chemicznej mamy bardzo dobrze wyposażoną salę biologiczną, a także dwie pracownie informatyczne. Jednak najsłynniejsza jest chyba pracownia geograficzna, która wystąpiła już w kilku telewizyjnych filmach i reklamach. Zapraszamy do auli. To tutaj odbywają się największe władkowe imprezy. Ślubowanie, przegląd pieśni patriotycznej, ostatnia lekcja. Ale aula to przede wszystkim miejsce, w którym co roku odbywa się Tydzień Kultury. Impreza ta przyciąga rzesze uczniów i absolwentów, sympatyków szkoły, a ma już niemal 30-letnią tradycję. Aula zlokalizowana jest na najwyższym piętrze, więc teraz zabierzemy Was do podziemi. Choć w pierwszym momencie nazwa ta brzmi strasznie, to podziemia naszej szkoły są jednym z ulubionych miejsc Władysławiaków. Tutaj znajduje się bufet, w którym można posilić się między lekcjami, a także szatnia, gdzie każdy z nas ma swoją szafkę na książki. Amatorzy wysiłku fizycznego też znajdą coś dla siebie. W podziemiach mieści się bowiem sala fitness oraz siłownia. Biblioteka szkolna oferuje bogaty księgozbiór służący zarówno edukacji, jak i relaksowi z ciekawą lekturą. Zbiory są na bieżąco uzupełniane nowościami. W czytelni można przeglądać internet i pracować z nim, czytać prasę, a także grać w szachy. Teraz już lepiej znacie naszą szkołę. Do zobaczenia we Władku.